And wy mordy mają tutaj Hunter Bright i witam was w kolejnym odcinku z Po Prostu Minecraft. Słuchajcie, tutaj już rozpoczynam powolutku, jak widzicie, budowanko dalsze. Trochę mi jeszcze ogólnie zostało, bo troszeczkę mi się popieprzyło w planach. I co na dzisiaj? Na dzisiaj mam taki plan, żeby troszeczkę sobie wyrównywać teren pod moje kolejne tutaj zachcianki. Czyli pod ogólnie, bo to też dużo osób nie wie, albo wiecie nawet, a jak nie wiecie, to ja wam powiem, bo nie zdążyłem wam powiedzieć tego na live'ie. Tutaj właśnie już zacząłem sobie robić takie, no, że tak powiem, to będzie, co ja chciałem z tego zrobić? Ja z tego chciałem zrobić, słuchajcie, taką zagrodę dla owieców kolorowych. Taką zagrodę dla owieców kolorowych. Postanowiłem, że zrobię sobie tutaj taką właśnie ala odnogę. Już tutaj troszeczkę, jak widzicie, robiłem na live'ie. Tutaj dyrt, ogólnie to wszystko to musi być tutaj zadyrtowane. Tak jak widzicie wszystko. Ten granit tutaj też się przyda, bo ja od razu bym sobie nawet ścianki porobił, czy sufit ewentualnie. Postanowiłem, że sufit będzie z polerowanego granitu. Całkiem ładnie to wygląda. No i takie ogólnie całkiem spoko, nie? Także postanowiłem sobie, a niech będzie. Niech będzie, co mnie tam szkodzi. Niech sobie będzie. Całkiem ładnie to wygląda. Tak, ściany też sobie chciałem zrobić. Właśnie. I będę musiał sobie skombinować, słuchajcie, tego. Będę musiał sobie skombinować ziemię dyrta z trawą ogólnie. Taki dziki dyrt jest mi potrzebny. Potrzebny mi jest dlatego, żeby tutaj też była trawa i żeby to ładnie wyglądało. No, to takie właśnie mam tutaj wymogi, co ja sobie wymyśliłem, co bym sobie chciał. Okej, okay, tutaj, o nie, 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 panie, bo tutaj jest pod spodem, dobre rzeczy są. To sobie może z tego kilofa, chociaż ten kilof nie, ten kilof będzie na Silk Toucha. Ten, co mam tutaj, albo dobra, żelazny są jakieś nowe, przecież żelazo to ile to. Nie będę z tego cały czas korzystał, tego co ja mam. O, dobra. Tutaj oczywiście wyłożymy znowu na ten poziom, bo tu będzie maksymalny poziom, jeżeli chodzi o... Nie, tu będzie maksymalny poziom, przepraszam was. Tu będzie maksymalny poziom dotyczący właśnie, proszę ja was, tego aladyrta. Tak? Bo na tym poziomie, kurczę, już będzie dyrt. Także tutaj tego dyrta ten poprosił. Tutaj zapraszam, panie dyrcie. Nie, to nie jest dyrt. Cholera. Bo ja nie mam tutaj, ja mam granic sam, dobra. Pomyliło mi się. Co ja tu chciałem? Tu chciałem sobie postawić pochodnie. Na razie w ten sposób. Bo to chcę wyczyścić wszystko tutaj ze żwiru. Ten żwir tutaj, ten niepotrzebny całkowicie, to sobie go wytniemy troszkę. Tam gdzie będę mógł, to będę teraz zarzucał sobie właśnie żwirem. Na przykład ona na taką wysokość będzie spoko. Dalej, tu jest jeszcze granit, który potrzebny jest, żeby go wykopać. To go wykopiemy, oczywiście. Bo tu będzie dyrcik wszędzie. Znaczy tu będzie ten, tu będzie wolne miejsce, sorry, tu będzie wolne miejsce wszędzie. Nie, może tym jednak będzie szybciej trochę. Co prawda będzie mnie strasznie bolała naprawa, ale ja sobie zrobię, słuchajcie, zrobię sobie ekspiarkę niedługo w endzie. Także tam będę wykorzystywał tą ekspiareczkę. Dobra, i tu będzie, to będzie ostatnie. Tam już nie będzie filarów. Jakby to teraz ogarnąć, bo tu muszę ogólnie granit wziąć i go przeporerować całego. Dobra, dwa staki przeporerowane są. Może zajmę się już tworzeniem ścian w sumie, żeby wam pokazać, jak to wymyśliłem, jak to będzie wyglądało. Może od tych ścianek bym zaczął w sumie. To zajmę się najpierw tą ścianą tutaj. I zobaczcie, to będzie wyglądało w ten sposób, że to po prostu będzie... Tak, o, bardzo prosty wygląd, szczerze mówiąc, ale mi się będzie podobało. Dobra, tutaj te ściany oczywiście też już mogę sobie ogarnąć. Oprócz wejścia na razie wejście jeszcze zostawiam. O, zbudowało mi się tak śmiesznie.
Tutaj. Dobra. Tutaj jeszcze. Tutaj oczywiście cobblestone miał pójść, a nie żwir, bo żwirem to ja tutaj za dużo nie zrobię. Gdzie jest ten cobble? Tutaj jest ten cobble. O, tu. Dobra, kopać. Zjem sobie szybko. Tu w sumie mogę już sobie ogarnąć, o, takie wejście. W sumie nawet wiecie, co bym powiększył to wejście, o, w ten sposób. I będzie też ładnie wyglądało, będzie też git. Tu już mogę ogólnie sobie ogarniać te takie przy ściankach właśnie pochodnie, bo te pochodnie będą bardzo ważne tutaj. Także już sobie tutaj je poogarniam. I teraz tak, wejście mam zrobione. Co? Czekaj, czy ono jest symetryczne? Tu jest... Po 6 jest z każdej... Dobrze, jest symetryczne. Tak, troszeczkę się przeraziłem, ale już jest git. Już nie jestem przerażony. Już jest dobrze. Z tej strony też już mógłbym zacząć sobie ogarniać w sumie. W ten sam sposób. Okej, na razie tyle styknie tutaj, myślę. Jakie tu mamy światło? 9, 8, także tutaj 7. O, 6 jest. Ale przy 6 i tak się nic nie respi, także jest git. Dobra, to tam oczywiście potem się jeszcze upiększy wszystko, tak? Bo to jest na razie takie tylko sobie, żeby było. Wykopię może, najpierw sobie zrobię podłogę całą z dyrta. Tutaj. Tutaj dotąd, do tego momentu, tutaj gdzie ile mi potrzeba, to sobie ogarnę podłogę z dyrta na razie. Podłoga z dyrta to mi się przyda. Tu gravelem mogę wyłożyć pod spód. Te kordy to mogę też sobie wyłączyć w sumie, bo to mi niepotrzebne na razie. Dobra, i tutaj jest na jednym na razie dyrt. To obliczę sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Szesnaście. Szesnaście na siedem to jest... Dobrze mówię, na siedem? Szesnaście na... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 16 na 7, 70, 42, 111 ogólnie, czyli dwa staki sobie wezmę. Dwa staki dyrta w zupełności wystarczą, żeby to wszystko wypełnić. Plus jeszcze zostanie dodatkowo, żebym mógł sobie tam ogarnąć. To będzie no problemo wtedy. Dwa staki, tutaj kobla, chciałem do kobla wrzucić jeszcze, bo mam go troszeczkę. Tutaj granit zostawiam sobie. Dwa staki dyrta oczywiście biorę. A w tym ile mam? A tu mam pełno, elegancko. No to git, jak mam pełno, to jest pełno. Dobra, ja sobie tutaj szybciutko zlatuję i wypełniamy. Czy ja wziąłem na pewno? Czy ja nie wziąłem całego dyrta? Pomyliło mi się troszeczkę. No trudno, będzie za mało. Ale i tak będę wracał, także na razie tylko sobie tak powypełniam tutaj troszeczkę. Okej. To już jest pełno. Tutaj. No, trochę by mi... Patrzcie, dwóch mi brakowało. No dwóch mi dosłownie brakowało mi. Dwóch kawałków, no trudno, trudno. Dalej. Trochę mam tego wyporerowanego. Dorzucę sobie jeszcze. Zajmę się tutaj ścianki. Przygotuję może te ścianki wszystkie do wyporerowania. To później przyjdę i tylko zarzucę je, tak naprawdę. To jest też dobra sprawa, właśnie żeby tak sobie ogarnąć. Proszę bardzo. O,
Mam nadzieję, o kurde, węgiel. No trudno, wykopię węgiel. Znaczy to dla mnie to nie jest aż takie trudno, tak, bo dla mnie to jest exp dodatkowy, ja się cieszę, że coś takiego się tu pojawiło. Tylko tu po prostu muszę teraz powypełniać, nie? Żeby tutaj nic nie było. Dobra. Kolejne. Ogólnie takie ścianki są 4x4 z tego co widzimy. I tutaj też będzie 4x4. Tylko tutaj bym jeszcze dał taki sufit pseudo. O. I tutaj też bym sobie wypełnił za tym. No i tutaj trzeba by ogarnąć to już. Żeby to było ładnie zrobione. To będzie poziom, na którym będzie tak jakby ta cała budowla. Tu będzie ściana. Sobie ogarniemy tę ścianę tutaj. Okej. Tutaj jeszcze myślę, że można tako zrobić. I tu będzie też raz, dwa, trzy, cztery ogólnie, bo tu będzie halebale sobie stało. Teraz to ogarnę. To będzie też można w sumie wyciąć. To będzie tutaj. Dajcie mi chwilę, muszę pomyśleć, a to ciężkie jest dosyć. Tu muszę wskiknąć. Tu będzie ta ściana 4x4. Tutaj, o, w tym momencie. Raz, dwa, trzy, cztery. To będzie dotąd. A tu już będzie koniec. Ok. Czyli to już mogę tutaj. Tu będzie 4. Tu już będzie ściana szła, dobra. To tutaj ścianę robię. I okej, tu jest finite, dotąd. Dotąd będzie koniec. I teraz ile mam tutaj tego porerowanego? O ty chamie, a skąd się to wziąłeś? Na tym się chyba zrespił. Na tym kawałku tutaj, jak jest ile? 6 światła, no od 6 już się będzie respił. Co za paróweczka. No chodź w takim razie pochodnio. Tu jest ile? Tu jest 7, tak? No to na 7 już nie ma prawa się zrespić. Ale tu sobie jeszcze postawimy takie oświetlonko. Tutaj ile mam? 7, 7. Wszędzie 7, dobra, to tu jest git, jest jeszcze. Zjem sobie kolejnego kartofelka. I teraz tutaj jeszcze tę ścianę muszę przygotować. Ta ściana tutaj też będzie zalepiona cała. Niech już tamte pochodnie sobie będą tam w dupie z tymi pochodniami. Serio. Tak, tutaj może być. To też mogę sobie tak w sumie wrzucić tutaj. O. No i dobra, i teraz się zajmuję tą ścianą. Raz, dwa, trzy, cztery. Sobie potem wyliczę, ile dokładnie będę potrzebował tego granitu tutaj. Tych filarów tutaj nie muszę wykopywać, ponieważ to zasłoni drewno, to zasłoni ten, a ja chcę przy jak najmniejszym tak naprawdę nakładzie, słuchajcie tego, jak najmniejszym nakładzie po prostu pracy, nie? Bo mi się nie chce, też szczerze mówię, bo jeszcze wam powiem, że nie chce mi się po prostu aż tyle tego robić. Trochę robię, już mi starczy, a teraz nie chce mi się więcej. Z tym leniem. Ile tutaj jest? Jest 8. Trochę mało. No ale dobra, będzie git. Musi być. Tu sobie mogę gravelem wyłożyć. Dobra. Tutaj sobie wyłożymy znowu gravelem. Tutaj spód. Tutaj musimy się tego gravela pozbyć. W porządku, udało się. No nie. Tu sobie wyłożę, o ładnie. I teraz tutaj będzie też sufit. Koblem tutaj. Na tej wysokości. Bo tutaj będzie już szedł normalnie porerka. O, i okej. I tutaj będę potrzebował jeszcze ogólnie. Tu
tutaj, czekaj, ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest trochę ciemno, co? Chodźcie, panie, tu jest bardzo ciemno. Ile tutaj mam? 9. Ja to muszę tu oświetlić, bo tutaj będą mi się moby robiły. A nie daj tylko jakiś creeper, żeby mi się tu pojawił, to bym go chyba zniszczył. Dobra, czyli tak, ogólnie potrzebuję na zrobienie tych ścianek tutaj, które już mam przygotowane, tak? Z każdej strony mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 razy 2 to jest 16, 16 razy 16 to jest 256, o ile dobrze pamiętam. Czyli 256 to jest 4 staki. 4 staki wypolerowanego granitu. Czyli tu powiedzmy, że sobie to odłożę, tak? A nie, to jest polerowany, dobra. Tu jest też granit, to po prostu wezmę sobie dodatkowo 3 staki, ten wypolerowany tutaj na razie. A dobra, też sobie wezmę. Ten polerowany to tutaj nie, czyli tak o. Tak o. Tak o. I mam 4 staki wypolerowanego granitu. I ten wypolerowany granit powinien mi wystarczyć na wszystkie ścianki, które tam są. Jak tam będą wszystkie ścianki już zrobione, teraz zobaczymy, czy to faktycznie dobrze wyliczyłem. O, 16 jest na jedną ścianę, jak widzicie. Dobra. Tutaj, kurde. Jeszcze źle, okej. Tutaj teraz kolejna ściana. A tutaj, o, akurat patrzcie, 4 się skończyły, tak? I jest już kolejne. Tylko, czekaj, coś mi tutaj nie pasuje. Dlaczego jestem tak dziwnie? Ułożyło mi się. Coś chyba popieprzyło mi się w obliczeniach, albo ewentualnie ja coś źle zrobiłem. No nie wiem, zobaczmy dalej. Nie wiem, dlaczego tak dziwnie mi się tutaj połączyło. Może dlatego, że ten jeszcze dodał się ten, który już miałem wcześniej. Tu. I tu będą wszystkie ściany z tej strony. Teraz ta strona została. Dobra. Tutaj ogólnie by mi się przydało już robić pod... A dobra, to sobie potem tam ogarnę. Na razie nie będę z tym się bawił. Tutaj chciałem, o, w tym miejscu sobie dać. No zobaczymy, zobaczymy, czy się pomyliłem, czy się nie pomyliłem. Wydaje mi się, że się dodało, wiecie, bo chyba jeszcze jeden stack mam, no. Dodało się po prostu. Połączył się wtedy tamten i dlatego, bo tak to wyliczyłem idealnie, zobaczcie. Tylko tamten po prostu się jakimś cudem dodał. I teraz jest, o. Tamten, co był, zostanie, czyli to będzie 26, no, dokładnie. Nie widzicie? Dobre calculated ma Hunter. Dobre mam calculated, kurde. Panie, the best calculated of the calculated. Okej, okay, czyli tutaj mogę sobie też zaraz ogarnąć. O. I sufit trochę porobić jeszcze. Dokładnie. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Dobra. To jest git, to jest już zrobione fajnie. To teraz tutaj jeszcze mi zostało trochę do tego. Też dużo osób do mnie pisało, dlaczego ja sobie nie użyję TNT. TNT dla mnie jest, szczerze mówiąc, cięższe do ogarnięcia niż ten. Nie umiem korzystać z TNT, boję się, że tutaj wysadzę. Jakbym miał to robić, tak wiecie, nie na calculated, to wtedy bym sobie używał. Ale to wyliczone ma być wszystko, także ja serio wolę się na razie po prostu nie bawić w TNT. Tu sobie użyję, o, w tym miejscu.
to zaraz te pochodnie też przestawię. O, ta w ogóle by mi się... Czekajcie, bo tu trzeba będzie ogarnąć. Wejdź mi tutaj. Pochodnie jedną damy tutaj. A tam bym sobie wszedł i ogarnął to z góry. Najpierw tutaj chciałem ogarnąć. Dobra, bo to będzie do tej wysokości tylko. A i tam muszę jeszcze wejść, by to ogarnąć na tej wysokości. O, po prostu to powypełniam sobie, wiecie, i będzie zrobione ładnie. Bo to nie chcę, żeby tak brzydko tutaj wyglądało. A tu mi się, jak widzicie, kolejny cave od razu tworzy automatycznie. Także po prostu wypełnię to zaraz żwirem chyba wszystko i będzie gitarka. Dobra, to żwir mam tutaj, gravel jest. Tak przynajmniej, żeby nic się nie zrespiło, czyli żeby zostawić tutaj jeden nawet. Dobra. I tutaj już koblem normalnie się pobawię. Dobra. Tu jest już git. No, tu się już nie powinno w sumie nic zrespić na tej wysokości. To już powinno być git ze wszystkim. A nie, tutaj źle po prostu postawiłem żwir jeszcze. Cholerka. Na tej wysokości to ma być. O! Tu. I teraz jest dobrze. Teraz jest git, teraz jest dobrze. Teraz mi się podoba. To w takim razie to jeszcze zniszczę. Tutaj zaraz ogarniemy sobie dalej. A i chciałem wam przypomnieć, słuchajcie, że live'a nie będzie teraz w piątek z po prostu Minecraft, a to dlatego, że w sobotę mam live'a 12-godzinnego. Po prostu piątek sobie zrobię wolno od live'a, żeby tam, wiecie, wyspać się lepiej, odpocząć sobie. Także piątunio sobie zrobię wolne. A w sobotę robimy live'a 12-godzinnego od godziny. Wam powiem, słuchajcie, będzie od godziny ten live 9, aż do godziny 21, takiego 12-godzinnego sobie polecimy. Głównie Minecraft i Trackmania. Minecrafta będę dużo minigierek sobie pogram. Chce mi się grać sporo minigierek, powiem wam szczerze. Także podziśniemy sobie bardzo dużo minigierek na tym live'ie. I Trackmania. Na razie GTA nie będzie, ponieważ z GTA, no niestety, mam problemy jeszcze z tym kontem online. Prawdopodobnie będę musiał na nowo mieć konto, czy coś takiego. Już sobie kupiłem dodatkowe GTA, żeby to mieć ogarnięte. Tutaj może bym sobie wziął, też zabudował, o. I tu będzie, i to będzie tak naprawdę, o, wszystko. Teraz tylko sufit jeszcze będę musiał porobić. I powoli mogę zająć się wypełnianiem wszystkiego już tak naprawdę. To, ty, ja nie wiedziałem, że tak szybko to zejdzie mi. Tak se gadam, patrzcie, a tu już zrobione prawie wszystko. Ty, to nieźle. No i wiadomo, jeszcze tylko owieczki trzeba będzie tutaj sprowadzić. O, nie, to nie muszę tego obcinać, ty. Tego nie muszę, bo tu będzie... Tu będzie wszędzie ten, tu będzie wszędzie... granit wyporerowany. No i dobra. I to sobie wyciąć. Tu jeszcze tylko będę musiał to wypowycinać wszystko. No i kurde, będę mógł powolutku sprowadzać już sobie jakieś tutaj te... Jakieś tutaj łowieczki. Będzie git. No i to mi się podoba, panie. No to pełna profeska, cholera. Kurde, no jestem normalnie budowniczy, no. No dobry budowniczy jestem, no. No dobry jestem budowniczy. No co ja będę kłamał się o sobie, jak ja dobry budowniczy jestem, no. Dobra, tutaj sobie dam więcej. O, elegancko. I to oczywiście rozwalić tutaj.
Ekwipunku nie mam jeszcze pełnego. No ale dobra, tu już mam, słuchajcie, bardzo, bardzo mocno przygotowane wszystko. To teraz potrzebuję tylko troszeczkę tego granitu, żeby to wypolerować. Myślę, że zrobię sobie płotki jakieś tam też z tego świerkowego drzewa, żeby już nie kombinować. Zajmę się później oświetleniem, dorobieniem filarów oczywiście, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Co, i to będzie wszystko, także mordeczki. Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie i to by było na tyle. Kolejny odcinek z po prostu Minecraft już w piątek o godzinie 10:30. Ja się z wami żegnam i dziękuję za obejrzenie. Do następnego i trzymajcie się, yo!